Dzień doberek! Andrzej, montażysta. Witam się z wami. Andrzej, dzisiaj niedziela pracująca. Można by rzec, montuję dla was film. A ja, słuchajcie, tak chciałam się ogarnąć, bo chcemy wyjść na obiad i stwierdziłam, że przy okazji pokażę wam kilka rzeczy, które zużyłam. Zużyłam ten podkład, to jest Revlon Color Stay. Ta butelka wygląda tragicznie, ale chciałam, jakby wiecie, wyciągnąć z niej jak najwięcej. I zużyłam ten korektor, to jest ten bardzo znany z Maybelline. Mam kolor 02. I mam tu też rzeczy, których nie zużyłam do końca. To nie ma już etykiety, ale to był, słuchajcie, krem taki BB z Face Booma w kolorze 01 i on dla mnie i tak był zdecydowanie za ciemny, tak mocno za ciemny, więc mi się nie sprawdził. Tak samo ten podkład z Soraya Plante 01 Vanilla, ale to jest taka ciemna vanilla. A to się pozbędę, bo zużyłam tego większość. Tu nie jest duża pojemność, to jest 30 ml. To jest, słuchajcie, krem do ciała, tak? Tak, body lotion. I muszę wam powiedzieć, że był beznadziejny, w sensie w ogóle się nie wchłaniał. Jak posmarowałam nim nogi, tak one jakby cały czas były mokre. Ja nie lubię czegoś takiego czuć na skórze. Latem zwłaszcza wszystko się do was przykleja, bo jeszcze się pocicie i tak dalej. Więc ja już wiem, że ja tego nie zużyję. Ja lubię tego typu rzeczy do ciała, ale te, które się wchłaniają. A ten się mi wchłonąć za bardzo nie chciał. Więc nie będę go trzymać, tylko się go pozbędę. A teraz zrobię sobie makijaż i spróbuję, słuchajcie, może użyć. Mam dwa kremy. Jeden BB, a drugi chyba CC, które sobie kupiłam jakiś tam czas temu, jeszcze w tym sezonie zimowym, zanim one tak podróżały. Więc spróbuję sobie zrobić makijaż właśnie za pomocą któregoś z tych kremów i zobaczymy, czy tutaj z kolorem będzie lepiej, bo powiem wam, że ja jestem po prostu blada jak ściana, co myślę, że zresztą widać. I jeżeli coś jest w takiej, wiecie, wersji, że ma mało kolorów, to zazwyczaj ta jedynka i tak jest dla mnie za ciemna. Więc zobaczymy zaraz, czy tym razem przy wyborach kolorystycznych poszło mi lepiej. Przyszłam, słuchajcie, usiąść w łazience, bo tu mam dobre światło po prostu. W sensie z waszej perspektywy może nie do końca. Kamera jest niżej niż moja buzia, jakby wiecie, odbijająca się w lustrze. Ale tak, umyłam buzię, ponownie już dzisiaj umyłam ją kilka razy, ale jest tak gorąco. I nakładam krem z filtrem, ten z L'Oreala. Zamówiłam, pokazywałam wam kiedyś, zamówiłam sobie dwa kremy. Zamówiłam ten i zamówiłam krem z Eveline. I moim zdaniem ten mi się dużo lepiej sprawdza. W sensie lepiej mi się zachowuje też pod makijaż. To jest, słuchajcie, 50. Mogłabym jej nałożyć więcej, ale z tego, co się orientuję, to te kremy BBCC też mają filtry. SPF 40, a tutaj jest SPF... Jaki tu jest SPF? 42. No ciekawe. I tak, mam taki krem CC z Hean w kolorze 01 Light In. I tutaj mam Miszę w kolorze 13 Bright Beige. Koleżanka mi kiedyś powiedziała, żebym nie brała sobie tego takiego najjaśniejszego, dlatego że on jest wręcz biały i stwierdziła, że będzie dla mnie za jasny. Czy miała rację? To zaraz się okaże. Słuchajcie, wyjmę sobie oba. Otworzę oba, o tak, to chciałam powiedzieć. I zobaczymy, jak będą się prezentowały kolorystycznie, który będzie lepszy. Dobra, najpierw ten Hean. O, ten Hean może być bardzo spoko. Tylko wiecie co, nie lubię takich rzeczy, bo mam wrażenie, że jakby ciśnienie... czy wy to widzicie? Widzicie to, czy nie widzicie? Ciśnienie jakby zawsze to z tej tubki wypycha. A dobra, a otwórzmy ten drugi. Ej, faktycznie jest jasny! To jest ta Misza i on jest w ogóle nawet jaśniejszy od tego z Han. Ciekawe tylko, czy ciemnieje, którego chcę użyć.
Dobra, wiecie co, użyję sobie, bo mam takie podejrzenie, jak teraz patrzę na rękę, że ten z Hean będzie jednak dla mnie za ciemny. Więc przetestuję go sobie kiedyś, tak wiecie co, osobno, zanim nałożę sobie krem SPF na buzię, bo po prostu wiecie, jakby się teraz okazało, że ten krem jest jednak dla mnie za ciemny, to musiałabym znowu myć buzię i szkoda mi tego SPF-a, bo on nie jest tani. I zazwyczaj w ogóle powiem wam, że właśnie tak robię, że jak testuję nowy podkład, to testuję go na jakby skórę taką suchą, bez niczego, bez żadnego kremu, bo po prostu szkoda mi tych kremów spod spodu, jak się okaże, że kolor mi jednak nie podejdzie. Moczę sobie gąbeczkę, dlatego słyszycie wodę. Ostatnio umyłam wszystkie gąbki i pędzle i słuchajcie, tyle czasu to trwało, ale już wyglądały tragicznie. Miałam jakiś taki okres, że mi się nie chciało tego czyścić i tak to odkładałam w nieskończoność. No, chyba spoko będzie ten kolor. W ogóle to nie jest, słuchajcie, ten krem, bo w tej wersji to nie jest standardowy rozmiar tego, ale muszę wam powiedzieć, że ten krem, on jest BB czy CC? Ten krem BB jest dosyć drogi, niestety. Nawet kupując go przez internet. I wiecie, jak kupowałam i nie byłam pewna, czy ten kolor mi siądzie, to stwierdziłam, że wolę kupić go w wersji tej mini, bo jeżeli się okaże właśnie, że to nie będzie kolor dla mnie, to szkoda mi było przypalać tyle kasiory na to. Nie ma jakiegoś specjalnego zapachu, powiedziałabym, że trochę pachnie, to jest taki kosmetyczny zapach, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Dobra, nie chcę tego nakładać dużo, bo prawda jest też taka, że nie chcę sobie zrobić szpachli jakiejś dzisiaj mocnej. Więc rozłożę to gąbeczką, dokończę buzię ogólnie i zaraz do was wracam. Dobra, wracam jeszcze do was taka nieprzypudrowana, ale muszę wam powiedzieć, że to jest w ogóle kolor jak ze mnie zdjęty. Ja mam wrażenie, przynajmniej jak patrzę na siebie w lustrze, nie wiem jak w kamerze, że nie ma absolutnie żadnej różnicy. Jakby w sensie takim, że nie odcina mi się w ogóle. Super to jest. Będę musiała sobie zamówić taką dużą pojemność tego produktu. No ekstra. I w ogóle też ładnie się nakładał. I buzia jest wyrównana, ale mimo wszystko, jakby wiecie, cała ta reszta struktura przebija. Nie ma takiej mocnej szpachli. Także propsuję. Propsuję Miszę bardzo. A teraz się przypudruję i zaraz do was wracam już z gotowym makijażem. No i ogarłam się, starałam się zrobić nie za mocny ten mój makijaż, chociaż mam ogromną zdolność do tego, żeby przesadzić. Nie lubię ogólnie siebie w spiętych włosach. Zazwyczaj wolę chodzić w rozpuszczonych, ale powiem wam, że te lato jest takie ciepłe teraz, że sytuacja trochę mnie zmusza do tego, żeby włosy podpinać i chyba dzisiaj też je tak zostawię. A w ogóle to zobaczcie, co my tu mamy, bo pojawiło się coś nowego na chacie. Pewnie widzieliście to w holu z Ikei, ale Boże, czy to nie wygląda pięknie. To nie może tak leżeć. Tu się jeszcze pojawi, słuchajcie, taka misa ozdobna, żeby te klucze, portfel i tak dalej, żeby to leżało tak wiecie w kubce, żeby miało to więcej ładu i składu, ale uważam, że ten kącik prezentuje się absolutnie przepięknie. Zapalę wam jeszcze światło, żebyście zobaczyli to w wersji jaśniejszej. No i powiem wam, że te storczyki, no były drogie, ale robią robotę. Pięknie prezentuje się ten kącik, a to ja w dniu dzisiejszym. No i co? Pójdziemy może na jakiś spacer, chociaż poczekamy może, żeby było trochę później, bo w tym momencie jest jeszcze dosyć gorąco. A teraz podjedziemy może po jakiś obiad. Andrzejku, co dziś jemy? Burgiery! No dobrze. Znaczy ja myślałem o kebabie jakimś takim, ale to trzeba było dalej jechać, bo myślałem o takim bardziej książkowym kebabie. A nie wiem, no. Tylko zobaczymy. Albo burgery, albo kebab. Ale ogólnie rzecz biorąc, to tak dzisiaj powiedział trochę niezdrowo, bo dzisiaj jest finał Euro i taki... Mi się kojarzy z kibicowaniem śmieciowe żarcie. Nie wiem czemu, ale tak jest, nie? W sensie, tak? Że się jakieś... A mamy cipery?
Mamy piwo, mamy chipsy? Piwo mamy, ale nie mamy chipsów. Zostały tylko... O, zostały zielone cebulki, my nie robimy zielonej cebulki. A tu już nie ma? Nie. Nie ma, no, mówię ci. Nie ma. No, czyli trzeba jeszcze jakąś żabkę zaliczyć, co? No, tak, bo niedziela to się nie da nic kupić. O Jezu, powiem wam, że te niehandlowe niedziele doprowadzają mnie do szału, no nie? W sensie, ja mam tak, że jak już coś się zapalę, to jakby ja to muszę zrobić tu, teraz, zaraz, natychmiast. I tak bym właśnie chciała dokończyć temat tego ładnego kącika i ja bym chciała już jechać do sklepu i kupić sobie taką ładną misę, paterę czy tacę dekoracyjną, nazywajcie to jak chcecie, jeszcze w sumie nie wiem co wybierzemy, prędzej może jakąś taką misę, miseczkę, no w każdym razie chciałabym już jechać i kupić i co? I nie mogę, bo wszystko jest pozamykane, drażni mnie to bardzo. I nie otwieram dyskusji na temat tego, czy sklepy powinny być otwarte, czy nie. Przyzwyczaiłam się do tego, że były otwarte i jakby teraz mnie denerwuje, jak coś potrzebuję, chciałabym już na teraz i nie mogę tego dostać. No ale życie, życie. Dobrze, kończę moje gadanie, bo przeszkadzam Andrzejowi w pracy. Andrzejek już dzisiaj drugi film montuje, także brawo Andrzej. Andrzej jest, cały czas będę to powtarzać, mężem roku, gdybyście zapomnieli. Chyba milenium. Wieku po prostu, tak? Tak, no. Ery, nie wiem. Ery, tak? Mężem wszystkiego. Pierwszego. Co ja gadam? Dobra, zmykam. Wrócę do was, jak będziecie mieli jedzonko. Czy my mówiliśmy wam o burgerach, żeby zeżreć je po kryjomu i wam ich nie pokazać? Tak było. Ale w ramach rekompensaty, patrzcie, jaką słodycz wam pokażę. Czyż to nie jest najpiękniejszy piesek świata? Czyż to nie jest najpiękniejsza mordzia świata? Jedzonka nie było, ale są pieski. W ogóle zobaczcie, jaka ekstra butelka. Tak Olga ci pokazuje, żeby cię nie pokazać, żeby nie było. Brodo. Wizerunek, ważna sprawa. Co to za turystka? Co to za turystka? O. No gorąco jest, idziemy dalej? Przyszłam, wyciągam, że je, słuchajcie, to światła. Bo jest już dosyć ciemno w mieszkaniu. Ale byliśmy na spacerku i było super, w ogóle Etna jest takim super pieskiem. Kocham pieski, także strasznie się cieszę, że mamy fajnych sąsiadów i tak się składa, że jedni sąsiedzi tacy, wiecie, przez ścianę i drudzy mają pieski, więc bajrancko. I w ogóle w bloku mamy dużo fajnych piesków. Jest jeszcze taka para, która ma pieska, który nazywa się Phoebe i to jest taki mały cocker spaniel i po prostu ona jest jeszcze szczeniaczkiem i ta Phoebe tak chodzi i się o własne nóżki potyka, jest przeurocza. A teraz słuchajcie, godzina 21, więc co? Zasiedliśmy przed telewizorem, oglądamy finał Euro. Andrzeju, komu kibicujesz? Ja przewrotniam. Serio? No. No co ty gadasz? No. Dlaczego? Nie wiem, tak po prostu. A co? No dzisiaj ty chyba będziesz spał na balkonie. Może będzie trochę chłodniej. Ej, nie wiem dlaczego w sumie, nic mi żadna z tych drużyn nie zrobiła, ale moje serduszko kibicuje Hiszpanii. Może jakoś tak, że nie wiem, pałam jakąś sympatią do tego kraju. No w każdym razie ja kibicuję Hiszpanom i mam nadzieję, że uda im się zdobyć to Euro teraz. Tego im życzę, a jak będzie to zobaczymy. Dzisiaj mamy taki niezdrowy dzień, były burgery i są też chipsy. Ale Euro to Euro, rządzi się swoimi prawami, prawda Andrzeju? No, ale tego nic innego nie jedliśmy, więc kalorycznie znowu jest w miarę spoko. Oj, nie mogę wycelować w Andrzeja. Tam się wyciągnął, słuchajcie, jak długi. Dobrze. Zmykam. I wrócę do was jutro, bo tak sobie myślę, że będziemy już jutro pakować paczkę dla Gosi. The next day. Miałam dzisiaj przygotować paczkę dla Gosi, ale w końcu tego nie zrobiłam. Zrobię to jutro, bo chciałabym podejść do Empiku i kupić jeszcze jedną rzecz. Andrzej, słuchajcie, się chowa. Dlatego, że jak ostatnio kupiliśmy indyka... Na bełta zbiera. Jak ostatnio kupiliśmy indyka, słuchajcie, to tak zastanawialiśmy się, mimo że miał, wiecie, długi termin ważności, czy na pewno wszystko z nim w porządku. No i Andrzej rozmroził go i zaczął smażyć i strasznie dziwny zapach z tej patelni zaczął się wydobywać takim jakby zapachem takim kwaśnym,
zajeżdża, więc nie będziemy tego jeść. Tylko niestety wyląduje to w śmieciach. Ale takie przygody dnia dzisiejszego. Dzień dobry, moi mili. Jest dzisiaj środa. To wysyłanie paczki do Gosi mi nie poszło, a powiem wam, że teraz z kolei jestem tak zmachana, bo uskuteczniałam takie turbo szybkie sprzątanie, dlatego że Andrzej właśnie wiezie dziadków do nas. Tak się składa, że przyjechali do rodziców i stwierdziliśmy, że skorzystamy z okazji, przywieziemy ich tutaj, żeby zobaczyli aktualizację naszego mieszkania. Udało mi się ogarnąć paczkę dla Gosi. Posklejałam ją, bo ten kartonik w teorii on jest taki, wiecie, że składany, że tak powinien się trzymać, ale jak wkładałam tu rzeczy, to mi się tu rozkładał. Kupiłam, słuchajcie, dla Gosi i Salvatore też taką kartkę, dlatego że no właśnie oni kupili mieszkanie we Włoszech, dlatego się tam przeprowadzili. Zaraz ją tu schowam. Ostre czuję to wszystko. Mam już gotową etykietę. O, tak rąbek wam pokażę, żeby nic więcej nie było widać. Zastre czuję to i dzisiaj już wyniosę do punktu nadania. I ja nie wiem, słuchajcie, czy ja coś źle sprawdzałam, czy nie, ale wydawało mi się, że w ogóle taka paczka, taka kilkukilogramowa, taniej wychodzi jakby kurierem niż pocztą polską. Może jestem w błędzie, jeżeli tak, to możecie mnie z niego wyprowadzić. Ja nie potrafiłam do końca może przebrnąć przez te cenniki. No w każdym razie fajnie w sumie, bo jak ja to Gosia już paczkę dla mnie nadała na początku tygodnia, a ja się tak zbieram jak sójka za morze. Na początku tygodnia, czy nawet na koniec zeszłego? Nie wiem. W sumie to nie wiem. No w każdym razie ja się zbierałam właśnie jak sójka za morze, więc fajnie, bo jak ja to nadam dziś, to w teorii za 5 dni roboczych powinno to do niej dotrzeć. Także szybko. A czy tak będzie? No zobaczymy, będę was update'ować. Zmęczyłam się, powiem wam. Zmęczyłam się. W ogóle widać? Nawet widać. W ogóle ja jak jestem, jak się zgrzeję czy coś, to wychodzą mi czasem takie czerwone placki na buzi. I to jest właśnie, o, oznaka tego, że się naprawdę zmachałam, tak bez jaj. Także tak. No, także ja wam bardzo za ten film dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Kliknijcie dzwoneczek. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!